Czytanie z Księgi Rodzaju. Mieszkańcy całej ziemi mieli jedną mowę, czyli jednakowe słowa. A gdy wędrowali ze wschodu, napotkali równinę w kraju Shinear i tam zamieszkali. I mówili jeden do drugiego: chodźcie, wyrabiajmy cegłę i wypalmy ją w ogniu. A gdy już mieli cegłę zamiast kamieni i smołę zamiast zaprawy murarskiej, rzekli: chodźcie, zbudujemy sobie miasto i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba, i w ten sposób zdobędziemy sobie imię, abyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi. A Pan stąpił z nieba, by zobaczyć to miasto i wieże, które budowali ludzie, i rzekł: są oni jednym ludem i wszyscy mają jedną mowę. I to jest przyczyną, że zaczęli budować. A zatem w przyszłości nic nie będzie dla nich niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Zejdźmy więc i pomieszajmy tam ich język, aby jeden nie rozumiał drugiego. W ten sposób Pan rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi i tak nie dokończyli budowy tego miasta. Dlatego to nazwano je Babel, tam bowiem Pan pomieszał mowę mieszkańców całej ziemi. Stamtąd też Pan rozproszył ich po całej powierzchni ziemi. Słuchajcie, to chciałem się z wami podzielić takim dla mnie bardzo odkrywczym fragmentem o budowie wieży Babel z Księgi Rodzaju. I myślę, że chciałbym wam pokazać taki fajny kontekst, w jaki jest wpisany ten fragment. To znaczy, że ważne dla mnie jest zobaczyć, co się wydarzyło w Księdze Rodzaju przed tym fragmentem o budowie wieży i od razu bezpośrednio po. No to mamy 11 rozdział Księgi Rodzaju i wcześniej cała ta historia to jest, wiecie, taka prehistoria biblijna, taka opowieść ogólnie o rodzaju ludzkim, o tym, jak Pan Bóg stwarzał świat, stworzył człowieka, grzech pierworodny. Potem mamy właśnie ten fragment, budowa wieży, a potem jest już skupienie bezpośrednio na narodzie wybranym, tam jest historia Abrahama potem już w następnych rozdziałach opowiedziana. I mówię to dlatego, nie wiem, czy kojarzycie, mieliśmy takie coś na wstępie do Pisma Świętego też. No tak. Dawno. Ja jeszcze dawniej. W naszym przypadku nie. Tak, niektórzy mają bardziej na świeżo, my mamy... Przypomnij. Bo dlaczego to jest ważne według mnie? Bo to daje nam pewną jakby taką symbolikę, że z jednej strony mamy tutaj takie informacje, które dotyczą człowieka tak ogólnie, jako jego kondycji, jakichś takich podstawowych praw do człowieku, a z drugiej strony to jest bardzo konkretna historia, którą możemy przełożyć na życie, na funkcjonowanie każdego z nas. Przynajmniej ja tak właśnie widzę to, że z jednej strony jest taka, to jest taki łącznik pomiędzy tą ogólnością, całą historią ludzkości, a pomiędzy tymi konkretnymi wydarzeniami, tym konkretnym jednym narodem i tym samym każdym konkretnym człowiekiem. Zastanawiałem się, dlaczego tutaj jest w taki sposób Pan Bóg przedstawiony w tym fragmencie. To znaczy, jest mowa o tym, że ludzie nauczyli się tam wypalać cegły, zaczęli budować sobie miasto. No i nagle Pan Bóg wstępuje, patrzy na to miasto, na tą wieżę, którą sobie budowali. No i mówi, że wtedy rzekł Pan, są oni jednym ludem i wszyscy mówią tym samym językiem, a jest to dopiero początek ich działania. Odtąd będą mogli wykonać wszystko, cokolwiek zamierzą. Zejdźmy tam i pomieszajmy ich język, aby jeden nie rozumiał drugiego. To mnie tak zastanowiło, jakby o co chodzi, nie? W sensie, dlaczego Pan Bóg chce im przeszkadzać w budowaniu tego miasta, w budowaniu tej wieży? Jakby czy to jest tak, że wiecie, że Pan Bóg robi wszystko, żeby przeszkodzić człowiekowi, a jeżeli tak, to jaka jest tego przyczyna? I bardzo mi się ten fragment skojarzył z fragmentem z trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju, gdzie właśnie pierwsi ludzie są już po grzechu pierworodnym. No jest to wygnanie z raju. Na pierwszy rzut oka, jak sobie czytałem ten fragment, to miałem bardzo podobne odczucia, czyli wiecie, że Pan Bóg jakby, no co, okej, człowiek źle, tam gdzieś źle postąpił,
No i jest konsekwencja, Pan Bóg ich wyrzuca po prostu z tego raju. Ale tam jest jeszcze jedna rzecz dodana, która zmieniła moje myślenie na temat tego fragmentu. To znaczy to, że Pan Bóg zrobił im, sporządził im odzienie z sierści, nie? Że jakby ubrał ich. Że to jest taki symbol, wiecie, opieki, troski Pana Boga. Że to jednak nie chodzi o to, żeby tak człowieka zostawić, po prostu ukarać go za coś, co zrobił, ale jest w tym jakaś troska Pana Boga. I tak samo tutaj, na początku gdzieś myślałem, tak jakoś odczytywałem ten tekst, że okej, Pan Bóg jakby nie chce, żeby człowiek był taki jak on i mu przeszkadza, ale potem się skupiłem na tej intencji, na tym, co tutaj jest powiedziane, że dlaczego ci ludzie w ogóle budują tą wieżę, nie? Że tutaj mamy taką motywację, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby nieba, abyśmy zapewnili sobie imię i nie rozproszyli się po całym kraju. Czyli, że z jednej strony jest ten motyw, żeby sobie zapewnić imię. Ja to rozumiem tak, jako jakiś rodzaj bezpieczeństwa, takiej stabilizacji, pamięci, żeby kolejne pokolenia o nas pamiętały. A z drugiej strony jest ten strach, nie? Przed rozproszeniem. Przed tym, że oni chcą zostać w jednym miejscu, bo boją się jakoś tego rozproszenia. No, zastanawiam się bardzo właśnie na tej podstawie i biorąc pod uwagę tę motywację, czy waszym zdaniem Pan Bóg w ogóle może psuć czyjeś plany? W sensie, dlaczego miałby to robić i co by usprawiedliwiało w ogóle to, że Pan Bóg miałby psuć plany w życiu ludzi? To jest takie podchwytliwe pytanie, bo jak ci odpowiemy, że Pan Bóg nie może, no to nam powiesz, że no, ale Pan Bóg jest wszechmogący, więc na pewno może. A jak odpowiemy, że może, no to ktoś tu wyciągnie wolną wolę. I to, że jednak człowiek ma wolną wolę od Pana Boga, więc wstrzymuje się od głosu. No ładnie. Proszę bardzo. A może jest tak, że Pan Bóg po prostu widzi z góry, w takiej szerszej perspektywie. Tutaj ci ludzie chcieli zbudować wieżę, żeby jakoś symbolicznie sięgnąć nieba. No i czy nie jest tak, że Bóg po prostu widząc z góry nasze życie, cały świat, mając takie dużo szersze spektrum i też wiedzę o tym, co jest lepsze, co może się nam przysłużyć, po prostu tak prowadzi różne rzeczy, żeby właśnie do tego doszło. I w jakiś sposób wyciąga nas z takich miejsc, które nas prowadzą w jakieś dziwne rejony, a prowadzi do tego, co rzeczywiście jest dla nas dobre. Nie wiem, czy mieliście w waszym życiu może jakieś takie przykłady. Ja w swoim widzę. Jakie? No słuchaj, chociażby to, że jestem tutaj dzisiaj z wami, a nie w jakichś takich sytuacjach, gdzie mógłbym się skaleczyć. No, to jest pociąg, wiesz. To jest pociąg. Z polską koleją nigdy nie wiadomo. To ludzie. No tak, tylko w tym kontekście właśnie, co mówisz, Łukasz, no to tutaj drugi Łukasz bardzo, bardzo słusznie moim zdaniem poruszył ten temat, że no to odpowiemy, że Pan Bóg nie może działać przeciwko tej wolności, nie? No to pytanie się takie pojawia w takim układzie, gdzie jest ta granica? To znaczy, że jeżeli Pan Bóg może działać, no to do jakiego zakresu? Kiedy narusza jakąś wolność człowieka? Kiedy byśmy powiedzieli, że tego już nie może zrobić, bo to narusza wolność? A jak może jednak wpływać? No bo w tym fragmencie widzimy, że jakoś wpływa na to, co się dzieje. I dlaczego to nie narusza wolności tamtych ludzi, co budują tą wieżę? Nie wiem, czy pojęcie granicy tutaj jest dobre, za to zasadniczo, jak patrzymy w ogóle na ten fragment, to wydaje się, że przede wszystkim to jest kwestia tego, że Bóg nie sprawia, że ktoś, kto nie chce, nagle czegoś chce, ale zmienia okoliczności, które w jakiś sposób zmieniają jego samego, nie? W sensie, że jakby oni zaczęli trochę inaczej funkcjonować przez to i w ten sposób można powiedzieć, że wpływał na okoliczności, które kształtują ich wolę i to, co robią, nie? Tak
takie, właśnie. No. Nie, no bo wydaje mi się, tak, jakby w kontekście tego pytania, które zadałeś, no, że jakby odpowiedzenie, że Pan Bóg nie może burzyć naszych planów, to jest jakiś absurd, w sensie z punktu widzenia takiego praktycznego, nie? Że jakby kogo byś nie spotkał wierzącego faktycznie człowieka, to jak on odpowie, że nie, Bóg nigdy nie zburzy moich planów, to ja bym się zaczął zastanawiać, nie? No takie, poczekaj kolego, nie? Coś mi tu nie pasuje. No to jest zupełnie proste, nie? To jest tak jak w wychowaniu, skoro Bóg jest naszym ojcem, nie? Dobrym ojcem, no to tak jak ojciec wychowuje dziecko, no to nieraz dziecko chce czegoś tutaj zjeść, pewnie 2 kilo czekolady, a ojciec się nie zgadza, burzy te plany, nie? No to nie znaczy, że to jest dla tego dziecka... To właśnie znaczy, że może to jest lepsze, nie? Kiedy burzy te plany, nie? Mhm. Więc to jest prozaiczna mi się wydaje odpowiedź, że, no, że burzy te plany i regularnie je burzy, że w ogóle relacja z nim wygląda w ten sposób, że właśnie ja staram się odnaleźć jego wolę, nie? Modlę się codziennie, bądź wola twoja w modlitwie pańskiej, nie? No i jakoś staram się to odnaleźć, no bo wierzę też, że on wie lepiej. No i to też jest ważne, że on nie nagina mojej woli jakoś tak, że teraz totalnie chce mnie złamać, że mam być jakimś jego niewolnikiem, ale właśnie w wolności akceptuję to, że ja jestem jego ukochanym dzieckiem, on chce dla mnie dobrze i ja chcę być mu posłuszny, nie? Posłuszny nie jak niewolnik, ale właśnie jak syn, nie? I cała historia... No, nie wiem, gdzieś szczególnie myślę, że to widać w powołaniu, kiedy rezygnujemy z małżeństwa, nie? A gdzieś to jest naturalne, że jako faceci no, chcielibyśmy mieć tam żonę, nie? Dzieci, ale jakoś inaczej realizujemy tą miłość, nie? Czy chcemy realizować, nie? Można mnożyć przykładów po prostu. Myślę, że to jest tak właśnie, że my wybieramy te zburzone plany w jakiś sposób, dlatego, nie dlatego, że jakby burzenie dla samego burzenia, tak? Tylko jakby wiemy, że to burzenie, do którego Bóg nas zaprasza, to jest twórcze po prostu, nie? Tak jak mówiłeś w kontekście powołania. No jak tutaj można coś osobistego, no to ja pamiętam, że bardzo mocnym takim punktem trochę mojego, jak ja rozeznawałem gdzieś tam powołanie, cały czas rozeznaję, nie? Ale tego zrobienia kolejnego kroku i pójścia do prenowicjatu, no to tak sobie myślałem, że jakby właśnie to jest jakieś zburzenie tego wszystkiego, co przez ostatnie lata gdzieś tam się budowało w moim życiu, nie? Jakieś pewne środowisko, różnych ludzi, których znałem, nie? Jakby wydawało mi się, że to, co gdzieś mnie prowadzi przez ostatnie lata, sprawia, że no nie, że mam nagle wyjechać na przykład do nowicjatu, gdzieś do Warszawy, gdzie po prostu nikogo nie znam i ta rzeczywistość buduje się od zera. I bardzo mocno do mnie wtedy trafiło kazanie biskupa Rysia, które gdzieś tam chyba na naszej powołaniówce znalazłem, czy gdzieś. Z całego kazania, które właśnie odnosiło się trochę do historii Abrahama, zapadły mi w pamięć takie powtarzane słowa: wyjdź, 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 nie? Że jakby Bóg naprawdę wyciąga nas co jakiś czas z tej strefy komfortu. Nie dlatego, żeby nas wyciągnąć z tej strefy komfortu dla samego jakby wyjścia, nie? Tylko dlatego, że to jest coś mega twórczego, nie? I tak jak no, w tym fragmencie, no to Pan ich rozproszył po całej ziemi, ale wiemy, jaki jest tego skutek, nie? W sensie, że jakby oni zaczęli się rozchodzić i przez to jakby cała ta historia zbawienia później się mogła w jakiś sposób wydarzać, nie? Wydaje mi się, że też ważne jest to, że jakby Pan Bóg... Znaczy, dlaczego oni w ogóle budują tą wieżę? Że oprócz tego, tak jak mówiłem, że oni chcą sobie zdobyć to imię, to z drugiej strony boją się tego rozproszenia, nie? Czyli z jednej strony tak, Pan Bóg chce jakoś poszerzyć nasze horyzonty, chce, żebyśmy wyszli z tej naszej strefy komfortu, ale wydaje mi się, że warto też, żebyśmy zobaczyli takie przestrzenie, gdzie się po prostu czegoś boimy i dlatego sobie budujemy takie właśnie swoje wieże, swoje miasta w różnych przestrzeniach, bo się czegoś boimy. A Pan Bóg jakby nie chce, żebyśmy w to głębiej, w jakiś strach, w takie budowanie sobie tego bezpiecznego takiego gniazda, żebyśmy w to nie szli, nie? Bo to nam w ogóle jakoś zawęża taką perspektywę życia. Bardzo, bardzo dobitne, bo tutaj mówiłem, że ten fragment, ta opowieść o budowaniu wieży kojarzy mi się z wygnaniem pierwszych ludzi z Edenu. Ale z drugiej strony też widzę bardzo duży link pomiędzy tym fragmentem a sytuacją w Wieczerniku, taki łącznik, nie? Że w Wieczerniku z kolei oni wszyscy gromadzą się razem, ale na każdym z nich jest jeden język ognia, nie? Czyli tak symbolicznie ja to odczytuję, że jest tutaj jakaś ogromna jedność,
ale zupełnie inna, taka jedność w różnorodności, jest takie jakieś niesamowite bogactwo. Tam dalej też o tym Święty Paweł w listach pisze. Wszystkie przypisy tutaj do tego wszystkiego? Nie ma. Ty taki mądry jest. Dopiero co miałeś to wprowadzenie. To jest, tak. No, słuchaj, ja uważnie słucham na zajęciach, więc potem mogę... Teraz coś... ja słucham, kontynuuj. I wiecie, że jakby jesteśmy wszyscy razem, jako to, co mówi Święty Paweł, członkami Kościoła, jako jedno ciało. I to jedno ciało właśnie składa się z różnych elementów, z tych różnych członków. Każdy członek ma jakby inną funkcję, ale to stanowi pewną całość, nie? I to jest ta jedność w różnorodności dla mnie. Widzę tutaj właśnie taką niesamowite jakieś zaproszenie do tego pójścia w tą jedność, w różnorodności. No to ja teraz będę miał tutaj sprzeciw. O, no bo ja powiem szczerze, że kiedyś, jak sobie gdzieś przez to słowo przechodziłem, ono mi wkurzało strasznie. Znaczy właśnie mówimy o tej jedności jako o czymś takim bardzo fajnym, ładnym, nie? I gdy czyta się w tej perspektywie to słowo, no to mamy ludzi, którzy, no właśnie, mieli jedną mowę, dogadywali się, widzieli właśnie siłę w tej jedności, nie? Że teraz zaczęli coś razem budować i powiedzieli właśnie, i Bóg zobaczył, że jakby są tak ze sobą jakby jedno, że właśnie w ogóle nic im nie stanie na przeszkodzie, więc postanowił to rozwalić, nie? No to właśnie co, to ta jedność jest dobra, czy jest niedobra? Jak to działa? No jak sądzisz? proszę bardzo. Może o to chodzi, że to ma być jedność, a nie jednolitość. Nie? To jest trochę inny pomysł taki. Mhm. Tak jakby Pan Bóg chciał, żeby nie budowali jednej wieży, która była pewnie pomysłem kilku z nich realizowanym przez wszystkich, a żeby te wszystkie cegły wzięli i pobudowali sobie małe domki. I razem żyli w jednej wspólnocie, ale byli właśnie jednością, ale nie zgromadzoną wokół jednej wielkiej wieży, tylko właśnie wieloma rodzinami, które znajdują wspólny język. To tak? Ale ja jeszcze podrążę, no bo powiedzmy inaczej, pójdziemy sobie trochę dalej. Mamy świątynię budowaną później, nie? To jednak był jakiś taki jeden punkt, wokół którego naród wybrany się koncentrował. No, ale też co się z tą świątynią stało? Tak pytał. Co się stało? Ty miałeś to wprowadzenie. Oj, to teraz widzę, że egzamin robimy tutaj. Zbudowali. No wiecie, no mi się wydaje podstawowa taka różnica z tą świątynią, którą budował Salomon. Jest ta relacja z Bogiem, nie? Zobaczcie, jakby to jakieś zaufanie do Boga, że w tym fragmencie o wieży Babel ci ludzie w tej motywacji praktycznie wcale nie wspominają o Bogu, nie? Ten Pan Bóg dopiero potem się wprowadza, zostaje wprowadzony przez narratora, że Pan stąpił, żeby zobaczyć miasto i wieżę. Mhm. No a przy tej budowie świątyni, tam jest ta piękna modlitwa w ogóle Salomona, który dziękuje Bogu za tą świątynię. Wcześniej król Dawid w ogóle chce ją zbudować, ale tam Pan Bóg mówi przez proroka, że on tego nie zbuduje, tylko dopiero jego syn zbuduje. I jest to stały jakby odnośnik do Boga, że to nie jest po prostu my robimy coś, my budujemy, tylko jest jakiś taki moment zatrzymania się, no i okej, ja chcę coś zrobić, no ale to, co Ty, Panie Boże, mówisz? Czy to jest na pewno, gdzieś się spotykamy tutaj? Że ja chcę coś zrobić, ale czy to w ogóle, czy ty tego w ogóle chcesz? Czy ja sobie robię, żeby robić, a nazywam to, że robię dla ciebie, nie? No, ale ja to kupuję, nie? Tam ma na świeżo, wiesz co? No, ale faktycznie, nie? To wydaje się dobry trop. Mi się to kojarzy bardzo z psalmem 127. Kojarzycie, on się zaczyna od tych słów, że jeżeli domu Pan nie zbuduje, na próżno trudzą się ci, którzy go wznoszą. I chyba faktycznie, może w tym jest wodę, bo tu jak się patrzy na to, to faktycznie jest tylko my i my, nie? Jest takie skupienie na sobie. No a tam jest kwestia Boga, który gdzieś w tym musi uczestniczyć. No ale co, on ma tam cegłę ustawiać, czy o co chodzi? Czyli można powiedzieć, że Babel, zburzona wieża Babel, to zburzone moje plany, nie? To plany, które są sprzeczne z planami Boga. I jeżeli domu Pan nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą. Mega mi się to podoba, ponieważ no tutaj widać świetnie w ogóle tak cała ta Księga Rodzaju, początek, te wszystkie prehistoryczne fragmenty, które są tak trochę mitologicznie napisane, nie, czy tam mitycznie, nie wiem jak to odmienić, to
no to zmierzają ku temu punktowi, nie? Wieża Babel jest ostatnim takim opowiadaniem już z tej prehistorii biblijnej, gdzie następuje jakaś eskalacja zła, nie? Kiedy ten grzech doprowadza do tego, że ci ludzie już nie widzą Boga, nie? Sobie, tak jak ty powiedziałeś, że ci się kojarzy z trzecim rozdziałem Księgi Rodzaju, nie? No to też, no kiedy Bóg stworzył człowieka, to dał mu możliwość nadawania imion, nazywania tego wszystkiego, co widzi, nie? A oni tutaj osiągają takie zaprzeczenie tego, do czego powołał ich Bóg, nie? Bo oni chcą zapewnić sobie imię, czyli jakby zrobić taki reset, nie? Znaczy nie wiem, tak zostawiam pole otwarte do dyskusji, ale ja trochę tak to rozumiem, że oni już kompletnie nie widzą Boga, nie? Chcą sięgnąć sami tego nieba, żeby zapewnić sobie imię. I teraz, jeżeli domu Pan nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą. I wydaje mi się, że dlatego też jest to czytanie podczas tej Wigilii do zesłania Ducha Świętego, ponieważ Pan Bóg, kiedy nam daje Ducha Świętego, to zapewnia nam to imię, nie? Że nasze imię w tym znaczeniu biblijnym, jako jakaś głębia naszej tożsamości, jako coś, co nas wyróżnia, nie? Z czym jesteśmy tożsami tak totalnie, to jest nam dawane od, no właśnie, od Boga, nie? Że to jest coś, co ja mam zaakceptować, a nie co sobie mam wymyśleć w jakiś sposób, nie? Tylko, że to jest jak coś, co jest mi dane, nie? Wiesz co, ja bym się jeszcze odniósł tutaj. Nie, ja bym się odniósł do tego... Puenta. Do tego momentu... Taki Babel w wypowiedzi był. Jak mówiłeś o tej eskalacji, nie? O tym... No nie wiem, czy to jest taki moment przy tej budowie wieży Babel, że to jest ten szczyt, powiedzmy, takiego grzechu tych ludzi. No bo tam parę scen wcześniej mamy potop. I tu by się wydawało, że jest jakby... napisana po prostu historia na nowo, nie? Jakby Pan Bóg tych wszystkich ludzi zgładził, jakby już jest nowa ludzkość, jest przymierze. No i ja to bardziej odczytuję, że my jednak po prostu do takich mechanizmów często wracamy. Że człowiek pomimo tego, że jakby ma jakiś nowy start, to on raz po raz powraca do takiego właśnie budowania czegoś, tak czasami ucieczkowo, czasami z jakimś własnym pomysłem, nie chcąc w ogóle słuchać, co Pan Bóg mówi. Ja mam taką krótką historię, która myślę fajnie to ilustruje, z takiej naszej codzienności. Wiecie, wyjazdy wakacyjne nasze, gdzie jeździmy do różnych klasztorów w Polsce i pomagamy braciom na dyżurach. No i zawsze jest ten taki moment, kiedy piszemy do naszego ojca magistra propozycję, gdzie byśmy chcieli pojechać. No i ja pamiętam w tamtym roku, chciałem bardzo pójść na pielgrzymkę dominikańską. I zasadniczo napisałem to, że żebym chciał. No i jeszcze tam, że okej, mogę pomóc braciom tam w formacji na służebie, bym z chęcią też pojechał tam. No i wysłałem propozycję. Nie dostałem nic z tego, co prosiłem. Zamiast tego dostałem 4 chyba klasztory. Dostałem dyżur w Gdańsku, w Szczecinie, na Wiktorówkach. I jeszcze jeden, którego teraz zapomniałem. Jakieś gidle pewnie. Tak, gidle. No. Właśnie. I wiecie, ja się na maksa bałem, w sensie ja się bałem tego, że sobie nie dam rady na tych dyżurach, że niektóre będą takie bardziej wymagające, ja nie pogarniam rzeczy. I to była jedna z motywacji, której ja wtedy nie miałem świadomości, że ten strach motywował mną, że nie chciałem sobie, stworzyłem wizję, że nie chcę nic innego, tylko to. No bo się boję jakoś, że tam nie dam sobie w tych innych rzeczach rady. Okazało się zupełnie na odwrót, że to był strzał w dziesiątkę, miałem super okazję poznać innych braci, jakby tam w konkretnych klasztorach, jak oni pracują. I to był super czas i dałem sobie radę, nie? Że dla mnie to jest taki obraz, to taką sobie trochę wieżę zbudowałem właśnie Babel, nie? Taką z pomysłem na to, gdzie ja bym chciał na wakacje i że na pewno to jest najlepsza z możliwych opcji. Zobacz, to jest to, co Łukasz mówił, nie? Że Pan Bóg ma takie szersze spektrum, szerszy kąt, że on widzi to tak z góry, no i że magister też. No właśnie, to sobie powiedzieć. Twój przełożony spojrzał szerzej. Ojciec Cyprian, jak dobry ojciec. A chcielibyśmy wierzyć, że przez to Pan Bóg jakby też jakoś działał, nie? W tej...
A propos magistrów, to jeszcze, że tak powiem, nasz poprzedni magister z nowicjatu bardzo powtarzał pewną frazę i ona, myślę, że tu bardzo fajnie pasuje i ona też mi bardzo mocno wbiła się do głowy. W tym wszystkim po prostu pozwólmy Bogu być Bogiem, nie? Żeby on po prostu to ogarniał. Amen. No to takie... Wiecie co, no, ja już jestem głodny, więc ja bym zawinął do warsu. Smacznego. No to proszę bardzo, idź. Weź tam coś, po prostu. Tylko uważaj, wiesz, żeby tam faktycznie... A co chciałeś zjeść? Jakaś kanapka z kurczakiem, coś takiego z chęcią. No to właśnie uważaj, żeby wiesz, bo jak jej nie będzie, no to Pan Bóg zburzy twoje plany wtedy. Zobaczymy, jaki jest jego plan na tą kanapkę. Musimy się zadowolić jakimś tofu. Dobra, ja lecę. Idź. No, narka. Dziękujemy naszym patronom. Dzięki Wam tworzenie treści takich jak te jest możliwe. Możesz pomóc nam realizować naszą misję poprzez patronite dominikanie.pl.